Dzień dobry. Dzisiaj pokażę Wam przepis na proste placuszki, do przygotowania których potrzebujecie serka wiejskiego, wiórków kokosowych i białek, które zostają Wam na przykład z innych przepisów, a nie wiecie co z nich zrobić. Zaczynamy od umieszczenia w misie miksera trzech białek. Dodajemy trochę soli i ubijamy całość na sztywną pianę. Kolejno będzie potrzebny nam malakser. Wsypujemy do niego wiórki kokosowe, a następnie rozdrobniamy. Dalej możemy dosłodzić do smaku np. erytrytolem, ale można ten krok pominąć, gdyż wiórki kokosowe są już słodkie. Dodajemy trochę wanilii oraz jedno opakowanie serka wiejskiego 200-gramowe. Wszystkie użyte przeze mnie składniki znajdziecie w opisie do tego filmu poniżej. Całość miksujemy chwilę, aż masa będzie jednolita, około minuty, i przekładamy do ubitych białek. Delikatnie mieszamy. Następnie na blaszkę do pieczenia wykładamy przygotowaną masę po jednej czubatej łyżce, zachowując odstępy. Wyjdzie około 12 placuszków, nadmiar masy równomiernie dokładamy. Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 160 stopni Celsjusza przez około 25-30 minut, opcja termoobiegu. Gotowym placuszkom dajemy chwilę ostygnąć. Po upieczeniu tak wyglądają. Można je jeść solo lub przełożyć masą. U mnie jest to zmiksowana śmietanka z serkiem śmietankowym i kakao. Tworzymy takie a la kanapeczki i gotowe. Życzę smacznego i zapraszam na mojego bloga Tłuste Gary, gdzie czeka na Was nowy e-book z wielkanocnymi przepisami.